Witajcie, nazywam się Grzegorz Wójcicki i chciałem Wam opowiedzieć o technologii, w której budujemy domy. Jest to budowa domów z prefabrykatów keramzytowych. W tej technologii budowa trwa około 3 miesięcy, ściany mają 50 lat gwarancji producenta, a wszystko w niskiej, atrakcyjnej cenie. Montaż składa się z kilku głównych etapów. Pierwszym z etapów jest wytrasowanie przebiegu ścian. Wykonujemy je przeważnie dzień przed montażem. Następnie wypoziomowanie, niwelacja płyty, tak aby zapewnić odpowiednią grubość podlewki. Po wykonaniu tych czynności można rozpocząć montaż ścian. Jedna osoba, tak zwany hakowy, wędruje na ciężarówkę, skąd na podstawie rysunku podaje ściany na płytę fundamentową. Tam są one montowane na podlewce, pionowane i kotwione za pomocą podpór pionujących. Podpory te zostaną zdemontowane dopiero po zalaniu zamków i odpowiednim związaniu betonu. W ekipie montażowej zawsze jest brygadzista, który nadzoruje całość prac, a po wykonaniu montażu kierownik montażu odbiera ściany, sprawdzając kąty, piony, poziomy, a także geometrię ścian. Jak wygląda proces budowy? Oczywiście wszystko zaczyna się od projektu. Tutaj możliwe są dwa podstawowe warianty. Inwestor posiada już projekt, z którym do nas przychodzi i na tej podstawie wykonujemy projekt wykonawczy i dalej realizujemy inwestycje. Bądź inwestor przychodzi do nas z koncepcją i my wykonujemy projekt indywidualny i dalej projekt wykonawczy i realizujemy. Po otrzymaniu pierwszej wersji projektu wykonawczego razem z inwestorem analizujemy, czy efekt jest taki, jak oczekiwaliśmy, czy nic nie zostało pominięte. Na tym etapie często inwestor decyduje się na dorzucenie dodatkowych gniazd bądź innych instalacji. Po naniesieniu uwag projekt jest aktualizowany i przekazywany do ponownej akceptacji. Dopiero po ostatecznej akceptacji projektu rozpoczyna się produkcja ścian i ich montaż na budowie. Zakładamy kaski i idziemy oglądać detale. Ściany zewnętrzne i nośne przeważnie mają grubość 15 cm, natomiast wewnętrzne działowe 10 lub 12. Dużą zaletą jest jednolity przekrój ściany, to znaczy ściana nie posiada żadnych pustek powietrznych. Składa się w 70% z kuleczek keramzytowych, a pozostałe materiały to cement, woda i piasek. Ściany mają idealną płaszczyznę, dzięki czemu nie trzeba ich tynkować. Wystarczy jedynie cienka gładź, tapeta lub ostatnio coraz modniejsze pozostawianie ścian w takiej formie, jakiej są, co imituje beton architektoniczny. Wszystkie przepusty typu gniazdka, włączniki są wykonywane już na etapie produkcji ścian i zakańczane puszką. Tutaj mamy taki ciekawy element. Docelowo będzie się tutaj znajdowało złącze HDMI. Rurka idzie następnie nad oknem, w miejsce, gdzie będzie wisiał rzutnik multimedialny. Na etapie produkcji ścian przygotowywane są również bruzdy i wnęki pod urządzenia instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dla przykładu mamy tutaj wnękę pod rozdzielnicę elektryczną i bruzdy pod oprzewodowanie. W prefabrykatach możliwe jest przygotowanie specjalnych cofnięć pod rolety zewnętrzne. Mamy tutaj pasek 2-centymetrowego styroduru. Docelowo możemy go zostawić lub wymienić na materiał o lepszych właściwościach izolacyjnych. Zamki składają się z bruzdy i wystawionych strzemion. Taki sam element jest w ścianie, która będzie tutaj stawiana. Zamki są łączone zbrojeniem i zalewane specjalną mieszanką betonową, która monolityzuje całą konstrukcję. Wykonanie elementów łukowych w technologii tradycyjnej jest kosztowne i czasochłonne. Tutaj nie ma z tym większych problemów. W naszym przypadku inwestor zaplanował domek dla dzieci pod schodami. Stropów co prawda dzisiaj nie mamy na budowie, ich montaż jest planowany za 2 dni. Standardowo w naszej technologii stosujemy stropy typu filigran, co eliminuje konieczność ich tynkowania. A efekt końcowy, jaki uzyskujemy, jest praktycznie taki sam jak przy stropie monolitycznym, czyli najlepszym możliwym stropie wykorzystywanym przy budowie domów. Technologia, którą Wam dzisiaj zaprezentowałem, w mojej opinii jest najlepszą dostępną technologią na rynku. Zapraszam Was do wejścia na naszą stronę w celu zapoznania się z zaletami i wadami ścian, jak również poznania naszej całej oferty. Zachęcam Was również do subskrypcji naszego kanału i zadawania pytań w komentarzach. Posłużą nam one jako tematy do kolejnych nagrań. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.